Jaki najniższy rząd rozwinięcia w szereg Maclaurena pozwala oszacować sinus minus 1 dziesiątej z błędem mniejszym od 1 tysięcznej? No i tu mamy wybrać ten rząd rozwinięcia. Dobrze, więc jak zwykle zrobimy zadanie tutaj, no i potem sprawdzimy rozwiązanie. Może zacznijmy od przypomnienia wzoru Taylora, dlatego że wzór Maclaurena jest jego szczególnym przypadkiem. Czyli co? We wzorze Taylora chodzi o przybliżenie funkcji za pomocą wielomianu i ten wieloman jest wyznaczony przez wartość funkcji i jej pochodnych aż do jakiegoś rzędu, powiedzmy do rzędu n. Widzimy, że c tutaj jest ustalone, to jest ten środek rozwinięcia, natomiast jako funkcja x, prawda, ten człon tutaj jest wielomianem rzędu n. No i mamy tę różnicę między prawdziwą wartością funkcji, a tym przybliżeniem wielomianowym, czyli to się nazywa reszta. No i najprostszą postacią reszty, ona ma różne postacie, to jest najprostsza postać, to jest reszta w postaci Lagrange'a. No i widzimy, że ona bardzo przypomina jakby kolejny wyraz tutaj, prawda, bo tu jest pewna reguła, którą łatwo zaobserwować, że mamy potęgę, przepraszam, pochodną rzędu jakiegoś w punkcie C, potem mam x, wyraz x minus c do tej samej potęgi, no i tu jest do tej samej potęgi co rząd pochodnej i tu jest z kolei ta sama liczba silnia, prawda? Czyli tutaj mamy następną pochodną, pochodną rzędu n plus 1 razy x minus c do potęgi n plus pierwszej przez n plus 1 silnia, z tym, że ta pochodna jest brana w pewnym punkcie y, o którym nie wiemy nic ponad to, że leży pomiędzy c i x. No, czyli jest pewien, wiemy, że jest pewien punkt pomiędzy c i x, taki, że ta różnica między funkcją a jej wielomianem wyraża się no właśnie w ten sposób. Teraz mamy szereg Maclaurena, czy też wzór Maclaurena, no to znaczy, że c jest 0. No i mamy obliczyć sinus, czyli teraz wróćmy do naszej sytuacji. Czyli u nas mamy tak. F od x to jest sinus x. C to jest 0, prawda? Właśnie. Wzór Maclaurena oznacza, że C jest 0. Czyli co? Czyli możemy napisać tak. Sinus x. Wypiszmy teraz ten wzór Taylora. Równa się. No, wzór Maclaurena. Pochodna, prawda? Napiszmy może jeszcze pochodna. Pochodna w punkcie x sinusa to jest cosinus x. No, może jeszcze kilka pochodnych. A potem jest druga pochodna. To jest pochodna cosinusa, czyli minus sinus x. Trzecia pochodna to jest pochodna minus sinusa, czyli minus cosinus x. I czwarta pochodna sinusa, to jest z powrotem sinus x. Czyli w zerze, no w zerze widać, że te pochodne rzędu parzystego to są sinusy i one w zerze są wszystkie 0, czyli pochodna rzędu 2k parzysta w zerze jest 0, natomiast pochodna rzędu 2k powiedzmy plus 1 w zerze, czyli nieparzyste pochodne, no to są cosinus i cosinus jest rzędu, prawda, jak k jest może, jak k jest 0, to mamy znak plus, jak, czyli pochodna pierwsza, potem jest pochodna trzecia, mamy znak minus, czyli k równa 1, czyli minus 1 do k tej po prostu. Tak? O! Czyli wobec tego ten wzór Maclaurena dla sinusa wygląda w następujący sposób. Sinus x równa się pierwsza pochodna w zerze, czyli cosinus, wartość funkcji w zerze. Wartość funkcji w zerze jest 0, sinus 0 jest 0. Potem jest wartość pierwszej pochodnej, czyli cosinus 0 to jest 1, czyli to jest x. Potem jest minus, ponieważ druga pochodna jest 0, trzecia pochodna jest minus 1. No to jest x do trzeciej przez 3 silnia. Potem jest plus, prawda? Będą same nieparzyste potęgi, dlatego że parzyste potęgi to jest sinus albo minus sinus i one w zerze są 0. A znaki będą na przemian. Czyli x minus x do trzeciej przez 3 plus x do piątej przez 3 silnia, przez 5 silnia.
Potem jest minus x do siódmej przez 7 silnia i tak dalej, plus rn od x. No dobrze, to teraz popatrzmy jeszcze tutaj. Więc chcemy kontrolować błąd. No, kontrolę błędu uzyskamy poprzez kontrolę tej reszty, czyli może musimy mieć pewne oszacowanie na tą resztę. No to co, jeżeli widać, że powiedzmy tak, jeżeli potrafimy oszacować tę pochodną, czyli jeżeli f pochodna rzędu n plus 1 od y jest mniejsza równa m, czyli mamy oszacowanie, no i tu jest dla y właśnie, dla każdego y pomiędzy c a x, czyli chcemy oszacować, jeżeli mamy oszacowanie na tę pochodną w każdym punkcie pomiędzy c a x, no to tu mamy m x minus c moduł do n plus pierwszej przez n plus 1 silnie. Popatrzmy teraz u nas, naszą pochodną będzie zawsze sinus lub kosinus. No to niezależnie od tego, jaki jest przedział, to nasze m jest 1, dlatego że sinus i kosinus co do modułu są zawsze mniejsze od 1. Czyli u nas będzie tak, że r n od x mniejsze równe zawsze jest od m, czyli 1 razy moduł x do potęgi n plus 1 przez n plus 1 silnie. O, i to jest oszacowanie i chcemy, żeby to było mniejsze. X jest znane, x jest minus 0,1. No może, czyli tak, czyli x to jest minus 0,1, czyli to jest, i to ma być mniejsze od jednej tysięcznej. Czyli x jest minus 0,1, czyli to jest tak, 1 dziesiąta, czyli 0,1, no bo moduł to jest, czyli 0,1 do n plus pierwszej, podzielone przez n plus 1 silnia i chcemy, żeby to było mniejsze od 1 tysięcznej, no i pytamy się, jak duże n musimy wziąć. No 0,1 to jest 1 dziesiąta, czyli to jest inny sposób zapisu tego, to jest 1 przez 10 do potęgi n plus pierwszej razy n plus 1 silnia musi być mniejsze od 1 przez, no a 1000 to jest 10 do trzeciej. Czyli co, no widzimy już z tej postaci, że na pewno będzie dobrze dla n równego 2. Już dla n równego 2 będzie dobrze, no bo tu mamy wtedy 10 do potęgi trzeciej i, n, i mamy jeszcze 3 silnia, czyli 6. Czyli dla n równego 2 tu mamy 1 przez 10 do trzeciej właśnie razy 3 silnia, czyli razy 6. Prawda? I to jest oczywiście mniejsze niż 1 przez 10 do trzeciej. Czyli na pewno n równe 2 jest dobrze. No, czy n równe 1? No to sprawdźmy jeszcze dla n równego 1. Dla n równego 1 to mamy 1 przez 10 do kwadratu i razy 2 silnia, to jest 1 dwusetna i to nie jest mniej niż 1 tysięczna, czyli n musi być równe 2. Czyli musimy wziąć co najmniej n równe 2, no to wypiszmy to. Czyli tak, dostaniemy sinus minus 1 dziesiąta, to jest tak. No ma być wielomian drugiego rzędu, czyli to jest reszta, dobrze, czyli to jest minus 0,1. Potem jest wyraz drugi, ale wiemy, że druga pochodna jest już 0, dlatego że to jest z powrotem sinus, no to jesteśmy tutaj tak, na tym etapie, czyli potem jest minus 0,1 do potęgi trzeciej przez
przez 6 silni, ale to już jest więcej. Czyli z dokładnością do 1 tysięcznej to jest sinus minus 0,1. To jest po prostu minus 0,1, dlatego że wielomian stopnia drugiego musimy wziąć, ale wielomian stopnia drugiego i tak nie ma członu rzędu 2, dlatego że tu są same nieparzyste potęgi. Wobec tego z dokładnością do 1 tysięcznej sinus minus 1 dziesiątej możemy po prostu przyjąć, że to jest minus 1 dziesiąta. Czyli n równe 2, o tutaj mamy tu już akurat wybrane i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.